Kobiety wygrały wybory 15 października i zamierzają wygrać wybory samorządowe. Z takim nastawieniem idą do wyborów kandydatki Koalicji Obywatelskiej. W przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet kandydatki do Sejmiku Województwa Śląskiego ogłosiły swój start i plany. Chcą mieć wpływ na rozwój, edukację i przede wszystkim bezpieczeństwo. Karolina Komada. Kobiety zmieniają śląskie. To hasło będzie towarzyszyć mieszkankom regionu w wyborach samorządowych. Kandydatki Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Śląskiego oraz do Rady Miasta Katowice przedstawiły dziś swoje postulaty. Kobiety zmieniły wynik wyborów. Kobiety zmienią też śląskie i zmienią to śląskie skutecznie. Dlatego, drogie panie, głosujmy na kobiety! Tych obietnic było wiele, zaczynając od kwestii bezpieczeństwa, zdrowia czy edukacji. Jednym z pomysłów jest powołanie wojewódzkiego pełnomocnika do spraw kobiet, która będzie mocno dbała o nasze prawa, o nasze potrzeby i głośno mówiła o tym, co dla nas jest ważne. Pamiętajmy, że kobiety stanowią większość w społeczeństwie, są bardzo aktywne, rozwijają się bardzo mocno, mają swoje potrzeby nie tylko związane z założeniem rodziny, ale także mają swoje ambicje zawodowe, mają swoje marzenia o tym, żeby życie wyglądało zupełnie inaczej niż taka codzienna rzeczywistość. Wiele zmian ma też dotyczyć matek, często bezrobotnych lub takich, które mają ograniczony dostęp do rozwoju zawodowego i awansów w pracy. Kobiety to nie tylko wrażliwość, ale i też przedsiębiorczość i pracowitość. W związku z tym postulujemy, że rozszerzymy naszą inicjatywę Śląskie dla Kobiety o kolejne płaszczyzny działania i przede wszystkim będziemy mobilizować również kobiety do zakładania własnych biznesów. W takich możliwościach budowania kobietom szansy na to, żeby pracowały, żeby na przykład popołudniami także mogły pracować, jeśli tak będzie się układała ich zawodowa ścieżka. Kandydatki do Sejmiku nawiązały też do aktualnie toczących się debat w przestrzeni publicznej i stanowiska, jakie przyjął marszałek Szymon Hołownia w związku z kompromisem aborcyjnym. Kobiety chcą szybkich zmian również w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy. Wszyscy dobrze wiemy, że wiele kobiet nie zgłasza się, bo się boi, że jeżeli powie głośno tak, jestem molestowana, jestem bita, pod osłoną nocy w czterech ścianach i nikt o tym nie wie, że ten oprawca jeszcze będzie, jeszcze gorzej będzie się zachowywał w stosunku do niej. Więc tutaj mamy naprawdę dużo do zrobienia i myślę, że tutaj powinny być już prawo ogólnokrajowe, które będzie właśnie regulować takie sprawy. Wybory samorządowe odbędą się za równy miesiąc, w niedzielę 7 kwietnia. Tego dnia kandydatki z województwa śląskiego zawalczą o zwiększenie swoich sił kobiet w życiu publicznym.